Cześć, witaj w kolejnej części vloga My 5 minut. Dzisiaj zapraszam do chyba końcówki slajsa sugestii, ostatniej sugestii. I to prawie jest sama końcówka, bo jak posugeruję sobie, to jeszcze bym chciał wyświetlić okienko do startowania długiej. Do startowania bloku pracy. No więc nie ma co zwlekać. Udajmy się do kodu, żeby zobaczyć efekty, testować i tak dalej. Więc tak. Sugestie. Odpala sobie testy, bo ja wczoraj w zasadzie zaimplementowałem. Co ja mógłbym wszystkie testy odpalić w kodzie. Tak. Tak, testy się odpaliły. Więc... gdzie ja mogę wszystkie testy uruchomić? Uruchomię sobie wszystkie testy, żeby sprawdzić, czy to wszystko zadziałało. I to sugerowanie powinno mi sugerować. Tylko jeszcze wyniku za bardzo nie zobaczymy. Prawdopodobnie trzeba będzie zrealizować kolejnego slajsa, żeby zobaczyć okienko, które się wyświetli. Wspaniale. Jak widzisz, wszystkie testy przeszły, więc ja jestem zadowolony. Commit. Git commit, add. Dodaję wszystko. Co ja tu robiłem? Add suggesting work block after a long break. Block down. O, tak jakoś. Tak, i teraz prosto do modelu. Gdzież mi się ukrył model? Model. Jest model. Tak, więc ten slice zrealizowany. Te ostatnie slice bardzo szybko poszły. A to oczywista sprawa tego, że dużo kodu napisałem, tak? Więc dużo prościej mi się je robiło. Więc ładnie to wygląda na zielono. Odhaczone. I pozostało mi tylko to, żeby to w jakiś sposób działało. No i oczywiście ta cała konfiguracja. Ale myślę, że konfiguracji nie ma sensu robić na razie tak do końca, bo potrzebuję event store'a. Tak? Ale nie tej biblioteki, tylko tak technicznie, event store, żeby te zdarzenia gdzieś zrzucać, więc jakąś bazę danych. I obawiam się, że jutro będę to robił, a nigdy tego nie robiłem w takiej formie, więc będzie zabawa, będą błędy i poprawki. I tego nie mogę jako normalnego slajsa liczyć wtedy, estymować, tak jak w tym przypadku, że każdy slajs zajmował mi na przykład 40 godzinę, a dostatnio bardzo mało. Dobra, za dużo gadam. Do kodziku. To róbmy kolejnego slajsa, czyli rozpoczynanie pracy, sugerowanie pracy, czyli ponownie to gdzieś musi być zaczepione, tak jak wcześniej, czyli start work view. Nie wiem, czy to tak właśnie było zrobione, bo nie pamiętam. Gdzieś to było tak chwycone. A może w samych sugestiach? Infrastructure. Send command. Nie, to jest sugerowanie, to nie jest widok. Gdzież ten widok się podział? A, tutaj są listenerki. Dobrze. Więc muszę dodać kolejnego listenera. Subscribe to work started. Suggested work. Czyli ponownie będę sugerował pracę. Aha, czyli to jak? To zadziała? Czyżbym miał duplikat slice'a? Suggested work. Gdzie jest 25? Work time updated, work suggested. Ciekawe. Czas mi się kończy. Wygląda na to, że ja mam to już zrobione, czyli sugerowanie.
sugerowanie bloku pracy. Czyli jak będzie suggested work. Sprawdźmy jeszcze te sugestie. Żeby nie było. Tylko nie wiem gdzie w sumie. Tu jest pushowanie, sugerowanie, to nie wiem, czy może w modelu mam błąd? W każdym bądź razie tu jest sugerowanie krótkiej przerwy, a tu jest sugerowanie długiej przerwy. Czy ja tu przypadkiem czegoś nie popsułem? Sugest long break, aha, że to jest długa przerwa. Tu jest praca. Tu jest short break, a gdzie jest sugerowanie długiej? Czas mi się skończył, chcę to znaleźć, mi się nie będzie kodowanka. Long break. Yes, suggest work. A, czyli w zasadzie to zrobiłem. Ciekawe, to jest ten sam przypadek. Prawdopodobnie, że po prostu ten slice jest odhaczony, więc ja nie mam nic teraz do zrealizowania, więc skończyłem wszystkie slice'y. Tada! Więc mega happy. Skończyłem wszystkie slice'y. Te, które zamierzałem zrobić. Więc jutro mnie czeka jakaś rozkmina na temat bazy danych, jaką będę chciał użyć, a baza będzie taka jakaś najprostsza, tak, żeby zrzucać zdarzenia. Nie wiem. No będę się z tym bawił. Mam repozytorium do zdarzeń i tam pod spodem będzie na pewno baza danych. Zamiast to wszystko w pamięci, to będzie gdzieś głębiej. Tylko wtedy będę musiał te konfiguracje pokasować, żeby mi tam nie zapychało się. No dobrze. Cieszy mnie, że to tak poszło. Nie wiem, czy sprawnie, czy nie. I na dzisiaj to już tyle. Oczywiście zapraszam jutro do kolejnej części vloga. Będę poruszał temat chyba już taki ostatni, ciężki do realizacji. W tym obszarze, a reszta to tak naprawdę są scenariusze alternatywne. No i brakuje mi UI-a, tak? Nie zrobiłem sobie tego głównego UI-a. Jakieś menu czy cokolwiek, zobaczę. Więc dzięki i do zobaczenia oczywiście jutro. Cześć.